Chciałbym odpowiedzieć na tę kolumnię pana posła Czesława Mroczka, który przecież w latach 2011-2015 był wiceszefem Ministerstwa Obrony Narodowej w najbardziej prorosyjskich rządach w III RP, rządach Platformy Obywatelskiej. Pan się dzisiaj uśmiecha, ale ja panu przypomnę, to wy likwidowaliście polską armię na wschód od linii Wisły. To wy chcieliście podpisać z Gazpromem umowę do roku 2037. To wy nie zrealizowaliście z Ukrainą projektu Odessa, Brody, Płock, Gdańsk. Pierwszą wizytę Donald Tusk odbył w Moskwie w lutym 2008 roku. Nie pojechał do Kijowa, nie pojechał do Wilna, nie pojechał do Bukaresztu. Realizowaliście politykę, która była konsekwencją właśnie paktu z 29 sierpnia 2006 roku, paktu Merkel-Putin, całkowicie podporządkowaną niemieckiej polityce.